słychać, ale tak jak obiecałem, namówiliście mnie, żeby nagrywać coś ze starszych ciągników, żursusów, zetorów, no to spróbujemy. Dużo nie będę mówił, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Ale tutaj, jak wiecie, próbowaliśmy tym Fermelandem orać małe pole, narobiłem brust. Owiec tu będzie siany, także trzeba trochę to wyrównać, bo to później może nagram właśnie coś z ciebie tutaj, zobaczymy. I coś tam więcej powiem w spokojności, a nie w hałasie, bo nie wiem, co to będzie. A Filip z wujkiem przejął nawozy. Filip nagrywa, od razu wywozi tam nawóz ładowarką na przyczepie, ładuje, sypuje. A ja tutaj się bawię, tak jak widać. Gnojowice woziłem beczkowozem, za tam manitką trochę rano byłem, gdzieś tam później mi zabrali, bo pojechali siać nawozy. I nawet nie wiem, czy z nawozu coś nagram, bo będzie pewnie już po wszystkim, jak ja będę wolny. A tutaj przejadę tylko tak o największych brustach, tej klinki, wszystko porównam. Nie będę całego mieszał, po co to suszyć. A tutaj takie bronki zwykłe, najprostsze, spełniają swoje zadanie do takich właśnie celów, gdzieś tam wyrównać coś, przejechać. Mamy też takie ciężkie, no to też ciężkie. Mamy ciężkie, takie sześciopolowe, z szynami na końcu jeszcze. Chyba się sprzęgło, powiem wam, kończy tu 912, trzeba będzie się brać za to. Coraz gorzej biegi wchodzą, może podreguluje się coś. A tutaj brony takie zwykłe, najprostsze, szybko podczepić, leciutkie, ręcznie składane. A drugie takie są ciężkie, z szynami, przeważnie jeździmy nimi na wiosnę. No tak jak teraz na przykład pod kukurydzę trzeba będzie zaciągnąć po prostu te pory, żeby ta ziemia nie wysychała, nie traciła wilgoci. Ale to ciężkie, nawet mi się nie chciało tego podczepiać tutaj, z tym szarpać. Powiem wam, że 80 przy nich to ma naprawdę co robić. Tutaj jest 5 bron, tam jest 6, plus te szyny do, no z szynami to jest ciężko, ciężko. Tak to zazwyczaj 12 czy tam New Holland z nimi chodzi. A tutaj nie ma tam żadnych wymagań, wystarczy przejechać. Kiedyś nagram wam te zmiany biegów bez sprzęgła właśnie, ale to myślę, że z którymś zetorem, chyba 80-11 najlepiej biegi wchodzą. 12 ciut gorzej, tutaj w tej chwili właśnie źle coś się dzieje ze sprzęgłem, ale to będziemy kiedy indziej. Zaraz blokowanie łąk przyjdzie, to też zetorkiem pewnie będę tam śmigał, to fajnie sobie polatamy. Wiosna przyszła, aż się chce robić. Myślę, że teraz filmików to będzie dużo na kanale. Będzie z czego nagrywać. No. Zachciało mi się pługa dużego na takie kawałeczki. Ale no taki czy taki, to zawsze by to było, wiadomo. Narobi się tych brust. Może wysiądę i bez napędu, to jest ten ból. Bez napędu ciągnij w orce, no to jest kiepsko. Zaraz sunię te koła, ja się już, powiem szczerze, odzwyczaiłem od takiego czegoś, no wiadomo tam. New Holland cały czas. No to jednak jest skręt mocny, wąskie koło, to się wrzyna. Się zacznie, to będę więcej takimi sprzętami jeździł, ale to nie wiem, no, jak to będzie mnie słychać.
60 to chyba nie będzie sensu nagrywać. Wątpię, że coś będzie słychać. No 30 jest w miarę cicha, to powinno być też jako tako. A tutaj skończymy to i zobaczymy. Taki będzie filmik z paru części. Zobaczymy, co jeszcze się tam do tego dorzuci. Także nic, ja wysiądę, pokażę parę tam ujęć z zewnątrz, jak to wygląda. Nie będziemy przedłużać, bo nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Ta klapka zawsze na tym długim tłumiku drgania ma, to dzwoni. To już nie w pierwszy taki przypadek słyszę kursusa z długim tłumikiem. O, wilgoć jest. Póki jest wilgoć, ta ziemia jakoś wygląda. Jak będzie sucho, to jest pył. Te brony to nie jest zbyt lubiany przeze mnie sprzęt. Wolę jednak inne rzeczy. To, kurde, kolejny zostają to takie. Ale tu porównamy bruzdy. A tak tutaj ciągniczek wygląda, w sumie jeden z moich ulubionych. Ładnie chodzi, naprawdę, bardzo mi się też podoba. No, zobaczcie jak jest miękko. Praktycznie cała opona schowana, nawet po feldę tutaj już trąca ziemia. Ale dobra, kończymy to. Witam ponownie. Tak jak mówiłem, siejemy owiec tutaj na tym nieszczęsnym kawałku. W sumie tam jeszcze wcześniej siałem gdzie indziej. I tak widzę, że już na szybce nie ma nasion i chyba się skończą. A nie mamy więcej nasion kupnych z centrali. Chyba trzeba będzie tutaj na takie no już kawałeczki dosypać jakichś swoich. Ale no nic nie zrobimy, tak to wygląda. A to jest no piękne pole do siania. Nie dość, że takie klinki, to jeszcze o słupy. Tam ogródek jeszcze trzeba będzie ominąć i to tak o. A ja ścieżkę teraz robię. Dobra. Nagrywanie przy sianiu to też nie jest dobry pomysł czasami, bo wiecie, można nieźle namotać. Tak, Filip wysiadł tam. Kończą dalej te nawozy, męczą. A ja tutaj jeszcze to dosieję i będzie finito z siania. Gdzieś tam jeszcze komuś może coś słyszałem. Ale tutaj jeździł ze mną i jak wiadomo, trzeba pierwszy przejazd, pierwszą ścieżkę samemu zrobić. No to na czwartym przejeździe wychodzi. Coś tam myślimy, jak to tam ustawić w komputerze, który przejazd, żeby on złapał sobie później na tym czwartym już siódmą robił. On mi tam liczy coś, ten motamy, kurde, przecież ja wiem, że na czwartym mam robić siódmą i tego się trzymać trzeba. Jakieś takie mieliśmy. Czasami ktoś siądzie, to mi namota, że się później gubię, lepiej samemu. Ma się swój system, to się robi po swojemu. Opalik. Miękko w tej orce, widzicie. Tu nie bronowałem całego, jakoś mi się nie chciało tam za bardzo. Niewiele w sumie to da, tylko kolejny, bo ciągniku zostają. Ciąga to bezorkowo jest najlepiej. Elegancko się sieje. A tutaj klinki, nie klinki. Tak ostatnio zastanawialiśmy się, jakie godziny filmików teraz byśmy robili. Bo była ta 17, tak okres zimowy, no to już ciemno. Tak myśleliśmy, że będzie lepiej, bo gdzieś wracacie ze szkół, no może tam gdzieś robotę kończycie, to możecie nas obejrzeć. A tak jak się zacznie sezon w polu, no to jednak każdy o tej porze jeszcze nie będzie nawet myślał, żeby tam gdzieś w ogóle jakiś filmik oglądać. Ale to zobaczymy.
Najwyżej piszcie w komentarzach, jak tam byście chcieli takie coś. My tak myśleliśmy, gdzieś 20, może 19. Coś takiego. Ale to zobaczymy. Będziemy najwyżej eksperymentować i ustawiać. A tak wczoraj, bo to wczoraj to robiłem, bronowałem. Dzisiaj już jest kolejny dzień. W sumie godzina podobno nawet, ale mogłem trochę ostrzej się złamać. Patrzyliśmy z Filipem na komputerze na to nagranie z 912, to powiem wam, nawet fajnie to wyszło zresztą. Głupie gadanie, bo wy to wcześniej ujrzycie. Ale dobra, no ocenicie sami. Ale bałem się, że będzie gorzej, a tu jednak jest jako tako. Może będziemy nagrywali takie starsze sprzęty, jak to jakoś słychać w miarę. Chyba mikrofon, mi się wydaje, robi robotę, bo kupiliśmy jakiś tam pierwszy lepszy mikrofon, ale chyba się udało. Oj, jakie tutaj jest miękkie to. Tam patelnia stoi. Z dziadkiem robiliśmy błotniki, bo kiedyś do auta niedawno było podczepiona, była patelnia. No i opony gdzieś tam już były jakieś używane lekko. Przy większej prędkości wzięła, strzeliła i rozczaskało dwa błotniki. Nie było jakoś tam strasznie, a miałem kiedyś z innej wymiany, gdzie tam przy Zakopaniu się pękł błotnik, że chlapacz wciągnął. No to połataliśmy na blachy, na nity. A tutaj się tylko podmaluje tą blachę. O, ogródek zostawić. No tutaj na koniec jakoś wezmę to. Od drugiej strony się odwrócę i tutaj taki prostokącik to sieje. Nie wiem, coś jeszcze miałem mówić. Jakiś temat miałem do obgadania i zapomniałem. No to takie kręcenie. Pogoda się ładna zrobiła. W sumie tutaj owies jest, sieje owies. Ale pierwszy owies posialiśmy już 18 lutego. I tak zazwyczaj robimy, jak jest pogoda sprzyjająca. W lutym zawsze owies siejemy. Tam ludzie mi na snapie wypisywali, co wy robicie, coś tego. Ale no nie znacie też warunków tutaj naszych, tutejszych, jak to wygląda. A my tutaj siejemy ileś lat, tak? Dziadek kupę lat temu tak siał, było dobrze już. A gdzie jeszcze zimy, gdzieś tam inne zakomuny były mocniejsze. A zdarzało się w lutym posiać. A teraz tym bardziej. I jakoś to wychodzi, bo później przyjdzie susza, wysuszy ten owies. I co tam, z tego też niewiele będzie. Ajaj, ciężko, muszę trochę wypłycić. Ciężko, nie ciężko, ale ciągnik nie czuję zbytnio, bo jednak nie jest taki mały do tego agregatu, ale sunie mi tam wał. Takie to sianie. No i kiedyś nawet było tak, że posiany był w lutym owies, czy to nie, to nawet chyba było w marcu siane. Posiany owies i później przyszedł jeszcze śnieg, deszcz, no deszcz, że śniegiem takie śniegi, jakieś bardziej śnieg i ten, i mrozy później przyszły, ale później się to wzięło normalnie, wszystko rozrosło, nie było problemu. A to w ogóle było wtedy późno w sumie, to nie był luty, marzec, tak jak mówiłem. To jakieś takie były już początki kwietnia, że tak, nie pamiętam jaki to był rok. Wielkanoc, że była chyba ze śniegiem. Że nawet nie wiem, czy później jeszcze w maju tak wyjątkowo też był taki rok, że się tam coś śnieg pokazał. Ale to nie wiem, nie pamiętam już. Czasami słabą pamięć mam, powiem wam. Zapominam. Jakoś takie... Niektóre rzeczy to, no takie głupoty, nie głupoty, jakieś w ogóle mało istotne rzeczy pamiętam. Gdzieś jakąś maszynę w jakiejś miejscowości, nazwa miejscowości, gdzie kupiliśmy, jakieś tego typu. A czasami ktoś mi coś powie, a tu pojedź coś tam, weź tyle i tyle sztuk tego. A ja później kurde sobie myślę i dzwonię, ile tego miało być, bo już zapomniał.
Ale no to tu jest. Garby. Po Kwernelandzie. Trochę nam tutaj... Nie no, źle nie zaorał, ale jednak ja bym to lepiej zrobił swoim Ibisem. O, nasion koniec. No i widzicie. I musimy kończyć. Ja już pojadę sobie, dosypię coś tam starego owsa, to domęczymy. Tu zostało ile? 30 jarów, widzicie takie pieprzenie. Także trzymajcie się, na razie.